Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Allen Hit D-Live ma bardzo wygodną funkcję szybkiego kopiowania ustawień kanałów i procesorów. Przy pomocy tych klawiszy jesteśmy w stanie szybko kopiować, wklejać i resetować ustawienia. Możemy skopiować cały kanał, wciskamy kopii i klikając w Select, skopiowaliśmy cały kanał. Paste i teraz ten kanał, ustawienie tego kanału możemy wkleić tutaj. Albo tutaj. Tutaj widać. Możemy od razu zresetować cały kanał. Nadal możemy wkleić. Możemy skopiować dowolne ustawienie. Dowolne ustawienie, które nam się pojawi. Copy, trim. Każdym z tych elementów możemy skopiować. Jeżeli wejdziemy w korektor, możemy skopiować korektor. Jeżeli wejdziemy w kompresor, możemy skopiować cały kompresor, całe ustawienie. Kompresor skopiowaliśmy. I teraz będziemy chcieli wkleić. Dajmy na to, tutaj włączymy. I chcę wkleić. Proszę bardzo, już jest wklejone. W większości przypadków możemy wklejać, jeżeli skopiujemy jakiś parametr, na przykład filtr dolnozaporowy, w większości przypadków możemy wkleić przy pomocy klawisza Select. Zwróćcie uwagę, tu nie było filtra założonego. Filtr już jest założony. Natomiast tego typu kopiowanie nie działa w przypadku insertów. Żeby skopiować insert, musimy skopiować ekran zainsertowanego efektu i tu musimy wybrać uaktywnić procesor, paste i już mamy skopiowane ustawienia. Zwróćcie uwagę, że możemy w łatwy i szybki sposób skopiować którykolwiek z tych elementów. Jeżeli chcemy zresetować, proszę bardzo. Możemy zresetować. Po kolei każdy z tych elementów, a możemy zresetować całe kanały.